Rodzimy Kościół Polski. Kult. Rodzimy Kościół Polski. Głosi kult Boga Najwyższego, tego, któremu na swój sposób cześć oddają również inne narody i kultury, nadając mu własne nazwy i określenia w używanych przez ciebie językach. Tegoż Boga Najwyższego nasi prawprzodkowie nazywali Po swojemu świętowi, dopóki w X wieku, nie nakazano im nazywać Go innym imieniem, być może równie czcigodnym, lecz obcym, które nadał mu lud bardzo od nas pod każdym względem odległym. Słowianie zostali zmuszeni wyrzec się nie tylko własnego wyobrażenia Boga, najwłaściwszego dla siebie sposobu zbliżenia się do niego, lecz także jego imienia. Nieprzestrzegających tego zakazu karano niezwykle surowo, często pozbawiając zdrowia, a nawet życia. Stosowanie tak brutalnych metod przy jednoczesnym niezmiernie konsekwentnym rugowaniu rodzimych tradycji wynikało jednak z siły, jaką dotąd stanowili Słowianie. Warto bowiem wziąć pod uwagę, że lot, któremu próbowano odebrać tożsamość co do daty pojawienia się w Europie, którego nawet współcześni naukowcy nie są zgodni, wcześniej opanował znaczną część tego kontynentu, co istotne Czynił to niekoniecznie stosując rozwiązania siłowe. Na tle sąsiednich ludów reprezentował bowiem równie rozwinięty poziom kulturalny, gospodarczy i militarny, a pod pewnymi względami nawet te ludy przewyższał. Wiadomo na przykład, że Słowianie byli doskonałymi architektami, a ich grody swym rozmachem i mistrzowskim rozplanowaniem budziły podziw sąsiednich ludów. Ich koncepcje filozoficzno-teologiczne, zapisane w postaci złożonych ideogramów, przetrwały do czasów współczesnych i obecnie są w większości z powodzeniem odczytywane. Podobnie Polska pojawia się na widowni dziejów w 963 roku i w latach następnych już jako państwo silnie terytorialne, z księciem na czele. Z pierwszych wiadomości w źródłach pisanych wynika, że ten organizm państwowy nie znajduje się bynajmniej w jakimś początkowym zupełnie stadium rozwoju, lecz jest już mocno okrzepnięty, mając szereg wykształconych instytucji, a tym samym posiadający za sobą długą tradycję istnienia. Innymi słowy państwo to pojawiające się nagle w 1963 roku w formie gotowej, Musiało powstawać i organizować się w dobie poprzedniej, najpewniej przez szereg stuleci i specjalnie nie wyróżniało się poziomem rozwoju cywilizacyjnego od pozostałych sąsiednich organizmów politycznych. To, że chrześcijańscy kronikarze nie uznali za stosowne poświęcić większej uwagi pogańskiemu, słowiańskiemu krajowi, jakim wówczas była między innymi Polska, nie znaczy to, że kraj ten powstał raptem z dnia na dzień w momencie tzw. przyjęcia Chrztu przez Bieszka I. Chrztu będącego w rzeczywistości wyłącznie decyzją polityczną, której znaczenie dodatkowo tłumaczyć może brak. Wcześniejszych informacji o Polsce w źródłach pisanych. Czy zatem możliwa jest rekonstrukcja i kontynuacja religii dawnych Słowian? Tak, aczkolwiek należy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie to rekonstrukcja w pewnych punktach hipotetyczna, jako również z tego, że żywa wiara nie składa się wyłącznie z rekonstrukcji. Zawsze też lepiej mieć nawet miejscami hipotetyczną całość niż tylko niespójne jej fragmenty. Staje się to natomiast możliwe m.in. przez zrozumienie sensu i formy mitu. Przez odniesienie niektórych jego części do zachowań wynikających z psychiki ludzkiej, przez porównanie z dziedzictwem ludów pobliskich, nawiązywanie do korzeni indoeuropejskich, czy też przez określenie miejsca mitów w światopoglądzie religijnym. Kraje zamieszkałe przez Słowian. Rozciągają się na znacznym obszarze Europy. Badania naukowe dostarczają nam informacji o wspólnej w czasie płaszczyźnie kulturowej różnych słowiańskich plemion. Wspólny zrąb wierzeń ujawnia się wśród Słowian zachodnich, południowych i wschodnich. Wszyscy oni rozporządzali rozbudowaną i zmitologizowaną wizję świata o podobnych założeniach, wykształconą przed progiem chrystianizacji. Mówimy więc o religii słowiańskiej. Według opinii wielu badaczy, religię Słowian jedynie w początkowej fazie ich dziejów uznać można za jednorodną. W trakcie wędrówek Słowian przeszła ona następnie daleko idącą przemianę zarówno na skutek wewnętrznej ewolucji, jak i wpływów zewnętrznych. Odległe dziedzictwo niesione przez ludy mówiące językiem słowiańskim również u progu chrześcijańskiego średniowiecza nie było jakąś jednolitą i statyczną, zastygłą całością. Lecz pełną dynamiki, żywą wiarą powiązaną ze społeczeństwem, które na przestrzeni dziejów przechodziło przekształcenia etniczne i kulturowe, tendencja henoteistyczna szczególnie wyraźna była u słowian połapskich, u których pomniejsi bogowie są niejako emanacjami Boga Najwyższego. W dotyczących słowian zachodnich źródłach, jak choćby w relacji Helmolda, czytamy. Wielu bogów rzeźbią z dwoma lub trzema, czy nawet więcej głowami. Obok zaś wielokształtnej rzeszy bożków, którymi ożywiają pola i lasy, lub przypisują im smutki i rozkosze, nie przeczą, że wierzą w jedynego Boga na niebie, rozkazującego pozostałym ów najpotężniejszy, troszczy się tylko o sprawy niebiańskie. Inni zaś, pełniący w posłuszeństwie przydzielone im zadania, pochodzą z Jego krwi i w tym każdy z nich jest znamienitszy, im bliższy jest owemu Bogu Bogów. Jednak już wcześniejsze źródła dotyczące Słowian wskazują na istnienie u nich idei Boga Najwyższego. Prokopiusz z Cezarei o religii Antów i Sklawinów pisał Uważają, że jeden tylko Bóg, Twórca Błyskawicy, jest Panem całego świata i składają mu w ofierze woły i inne zwierzęta ofiarne. O przeznaczeniu nic nie wiedzą, ani nie przyznają mu żadnej roli w życiu ludzkim, lecz kiedy śmierć zajrzy im w oczy, czy to w chorobie, czy na wojnie, ślubują wówczas, że jeśli unikną. Złożą Bogu natychmiast ofiarę w zamian za ocalenie życia, a uniknąwszy, składają ją jak przyobiecali. Religijna rewolucja w X wieku, starając się brutalnie zniszczyć wszystko, co wiązało się ze światem duchowym naszych praprzodków, próbowała odciąć nas od korzeni. Chrześcijańscy misjonarze zachowywali się jak barbarzyńscy najeźdźcy. Mimo ich usilnych starań po prawie dziesięciu następnych wiekach i po wielu kolejnych próbach odebrania nam tożsamości, przeszłość naszej ojczyzny daje się rekonstruować na podstawie nielicznych obcych dokumentów czy też archeologicznych wykopalisk. O ile bowiem w XX wieku nie przybyło specjalnie tekstów źródłowych, to jednak zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku dekad odnotowano znaczny postęp wiedzy o Słowianach, wiążący się z przyrostem źródeł archeologicznych, postępem metodologicznym, a także nową interpretacją źródeł pisanych stanowiących wówczas główne oparcie w badaniu dziejów Słowian, w tym religii. Powszechnie przyjęło się też sądzić, że niewiele pozostało z dawnych wierzeń Słowian, i rzeczywiście może się tak wydawać, biorąc pod uwagę bogactwo kulturowe naszych przodków, którego na przestrzeni wieków znaczna część uległa zatraceniu. Ze samych wierzeń zachowało się jednak wystarczająco wiele. By nadal pozostały one żywe, czego najlepszym dowodem są współcześnie rodzimowiercy, przyczyniają się do tego nie tylko zapiski ówczesnych kronikarzy, czy pozostałości dawnych przekazów i tradycji, znajdujące swe odbicie choćby w folklorze całej, a nie tylko z terenu obecnej Polski, słowiańszczyzny ale także przychodzące im w sukurs liczne dziedziny naukowe jak na przykład archeologia czy językoznawstwo. Inną kwestią jest, że rodzimowierstwo to nie wyłącznie sucha mitologia czy jedynie historyczne odtwórstwo. Żywa wiara to coś więcej niż tylko metodologiczne naukowe badania nad nią. Żywa wiara rozwija się Ewoluuje, pozwalając coraz lepiej zbliżyć się do Boga Najwyższego, a będąc etniczną, zarówno swe źródło, jak i ciągłą Jego obecność posiada w terenach, na których się wykształciła, w ziemi i w ludziach ją zamieszkujących, w ich kulturze. Wywozi się ze zmysłowej i pozazmysłowej obserwacji otaczającego nas świata, obserwacji zapoczątkowanej przez naszych słowiańskich, przodków.